Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.12.2 moda, który się nazywa X-Towns i dodaje nam mnóstwo bloków kolorowych o różnych kształtach i o różnych takich futurystycznych wyglądach, dzięki którym będziemy mogli sobie budować w naszym świecie różne budowle jeszcze fajniejsze niż bez tego moda. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać plik z internetu. Dla tych z Was, którzy nie byli, nie widzieli zapisów z sobotnich live'ów, krótkie przypomnienie, są nagrody za najlepszą pracę w Teamwork, no i poszczegóły zapraszam do opisu pod filmikiem. No a teraz sobie pobierzemy i X-Towns pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na stronie bardzo krótkiej opisowej. Nas oczywiście interesuje zakładka Files, zatem klikamy tutaj i jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1.12.2 i tutaj stąd poprzez kliknięcie na tę strzałeczkę w dół pobieramy najświeższy plik na wersję, która nas interesuje. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz plików, które pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher w Minecraft i Forge na wersję 1.12.2. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.12.2, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku pomocne tuty 1179. I ja w tym filmiku instaluję Forge'a z końcówką 2486, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, wersja rekomendowana ma numer końcówki 2555 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Z kolei, jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować i jak doinstalować do niego Forge'a w filmiku Minecraft mody i SK Launcher, jak zainstalować launcher non-premium, SK Launcher i mody. Oczywiście link do tego filmiku jest również w opisie do filmiku pod filmikiem, który właśnie oglądacie. Ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować ten plik? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.12.2 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods, wchodzimy, ok, i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj, w folderze mods, jest zainstalowane, zamykamy i uruchamiamy launcher. W launcherze sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z Forge'em. Ja, jak widzicie, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 2555, tak jak mówiłam. Gdyby się okazało, że tutaj nie jest wybrany profil z Forge'em, to klikamy na strzałkę i stąd wybieramy profil z Forge'em. Po czym klikamy play i czekamy, aż się uruchomi strona startowa gry. Zanim nam się uruchomi strona startowa gry, zapraszam Was do mojego sklepu na www.napis.kapsel.pl po koszulki i inne gadżety. Ok, uruchomiła nam się strona startowa, wchodzimy w moc i tutaj, na końcu mamy X-Towns, jest zainstalowane, zamykamy, wchodzimy w single player i gramy w naszym wybranym świecie. Światek nam się ładuje. No i mamy nasz światek, wchodzimy w E jak ekwipunek i tam z 14 chyba stron zrobiło się 25, ponieważ mamy tutaj właśnie mnóstwo różnych bloków o różnych kolorach i wzorach. O, kolorach i wzorach. Także mamy tutaj pole do popisu, jeżeli chodzi o budowanie, bardzo duże. No i co trzeba zrobić, żeby w ogóle zrobić takie bloki? Otóż pierwszy blok, jaki jest, to jest X-Towns Tile. Trzymam nad nim strzałkę, klikam R jak robak, no i pokazuje nam, jak zrobić 8 sztuk takiego właśnie bloku. Czyli pół płytki, 6 pół płytek w sumie razem i jeden stone,
nie Cobblestone, tylko Stone, i daje nam to 8 sztuk takich właśnie Eggstone Tile. Po co one nam są potrzebne? Ponieważ tutaj już potem nam się zaczynają właśnie bloki w różnych wzorach. Ten na przykład się nazywa Agon. Tutaj jest, to jest Agon typ pierwszy, Agon typ drugi, typ trzeci i tak dalej, i tak dalej. Same Agony tutaj są i jak widać Agony to są po prostu gładkie bloki w różnych kolorach. Jest ich 16. Następny się zaczyna Azur. I tych Azurów też jest chyba 16. Azur 12, 13, 14, 15 i 16. Potem zaczyna się kolejny bit. I tych bitów też jest 16. I tak wszystkich po kolei jest po 16 sztuk, gdzie mi to uciekło jest. No i co zawsze budujemy sobie, tworzymy właśnie w craftingu pierwszy z danej nazwy, że tak powiem. Czyli tutaj możemy Agon. Trzymam nad nim strzałkę, klikam R jak robak. No i ten Agon tworzymy z tych właśnie pierwszych, które stworzyliśmy, tych Eggstone Tile, i do tego jedną półpłytkę. I dostajemy takich 8 sztuk takich Agonów. No i jak sobie weźmiemy takie Agony, wzięliśmy sobie nawet więcej niż 8, no to teraz jeżeli chcemy, żeby one były na przykład zielone, to trzymając w łapce te Agony, które stworzyliśmy, bo jak klikniemy tutaj nad zielonymi na R jak robak, to nie pokaże nam się crafting tegoż, ponieważ kraftujemy tylko pierwszy z danego typu, nie typu, z danej nazwy, o, że tak powiem. No i teraz trzymamy te Agony w łapce, przytrzymujemy Shift i kręcimy kółkiem i teraz nam się zmienia na te wszystkie. Czyli jak chcieliśmy niebieski, to musimy dojść do tego, o, tutaj. No i teraz sobie możemy niebieskie ustawiać. Teraz chcemy kolejny, fioletowy jakiś taki był, widziałam. Czyli trzymamy Shift i kręcimy kółkiem. Gdzie tu jest fioletowy? Gdzieś tu był. O, jest. No i sobie ustawiamy fioletowy. I w ten sposób właśnie sobie zmieniamy kolorystykę danego bloku, czyli właśnie ten, teraz mamy wybrany typ 8, tutaj był typ 6 i tak dalej. No i żeby zrobić kolejny, no bo ten jest Agon, czyli następny jest Azur, trzymam nad Azurem strzałkę, klikam R jak robak i Azur się robi także Eggstone Tile i Lapis Lazuli. No i potem jak będziemy mieć ten Azur, to oczywiście kręcimy kółkiem, żeby różny typ Azura sobie znaleźć. No i przechodzimy potem do bit i trzymam nad nim strzałkę, klikam R jak robak. No i bit się robi w ten sposób, że Eggstone Tile i Coal, znaczy węgiel. No i też, żeby zmienić sobie na inny typ bitu, to sobie kręcimy kółkiem, trzymając Shift. No i tak robimy wszystkie te bloki. Zawsze pierwszy z danej nazwy tworzymy, czyli typ pierwszy tworzymy. Trzymam nad tym strzałkę, klikam R jak robak. Typ pierwszy tworzymy, a następne typy kręcimy kółkiem, trzymając Shift. Tutaj jest jakiś nowy. Tu mamy kryp typ pierwszy. Robi się z dirtu i tych właśnie Eggstone'ów. Ok, coś tutaj jeszcze było ciekawego. Tu. Lampa. Lampę tworzymy też bardzo prosto. W ten sposób. Dwie takie dostajemy. Także jest bardzo tania taka jest lampa. No i jak sobie weźmiemy takie lampy, to możemy je sobie przyczepić tak po prostu do bloku. Chyba nierówno. Takie mamy płaskie lampy. Możemy ich użyć kilka na przykład. Jeszcze sobie może tutaj nad łóżkiem. Jakoś tak nierówno. Dobrze, i żeby one się zapaliły, to potrzebujemy oczywiście redstone'owy sygnał, czyli lewarek jest, ok, i sobie tutaj możemy włączyć jedną, możemy sobie włączyć drugą, tak samo tutaj, zawsze do jednej jest
dostęp. Także to też bardzo fajne, że właśnie są takie płaskie te lampy i nam na płasko świecą. No, także jak widzicie, mod działa, to ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pg.pl, oczywiście łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie, odwiedzajcie Discorda, odwiedzajcie nasze live'y, no i nie zapomnijcie też wpaść do sklepu. Także tymczasem trzymajcie się, pa, pa!